pływamy, już około 6 lat. Pucharów jest wiele, sukcesów tak samo. Liczę na pierwszą dziesiątkę. Witam serdecznie wszystkich, którzy przyjechali na nasze 15 ekoregaty o Puchar Burmistrza Węgorzewa, odbywające się, że tak powiem, z naciskiem na grupę B. Są to regaty o wskaźniku 1-6, czyli sami wiecie, co to znaczy i jak warto tutaj walczyć. Witam serdecznie osoby towarzyszące zawodnikom, czyli trenerów, rodziców i sponsorów. Przeważnie to są rodzice, jak wiem. Witam serdecznie pana burmistrza miasta Węgorzewa, Krzysztofa Piwowarczyka. Pana starostę powiatu Węgorzewo, pana Kołaszewskiego, Krzysztofa. Witam sędziego głównego, pana Andrzeja Wyrzykowskiego, który będzie was dokładnie pilnował. No i pana, który tutaj zarządza tym całym obiektem, pana Marka Lipskiego. Proszę i oklaski za ten piękny obiekt przygotowany. Chciałbym na początek oddać głos dla pana starosty, który tutaj przywita ze swojej strony. Dzień dobry państwu. Moi drodzy, przede wszystkim witam serdecznie w imieniu samorządu powiatu węgorzewskiego wszystkich uczestników, zresztą bardzo licznych przybyłych na dzisiejsze regaty. Chciałbym też wykorzystać głos i bardzo serdecznie podziękować organizatorom tej imprezy, bo no mówię, bardzo miło jest obserwować, być uczestnikiem imprezy, natomiast jest to związane z bardzo ciężką, długą często pracę. Takie regaty przygotowuje się nie w jeden, dwa dni, to jest proces, który trwa i kilka tygodni. Chylę czoła i dziękuję organizatorom tych regat. Dziękuję bardzo. Nie zabieram czasu, bo wiatr jest, widzę, coraz słabszy. Kolejną osobą, która zabierze głos, jest główny, że tak powiem, sponsor tych regat, pan burmistrz miasta Węgorzewa. Proszę o głos. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich. Witam przede wszystkim młodzież, która przyjechała ze wszystkich zakątków Polski, jak się dowiedziałem. Około 200 osób jest tutaj spośród was, ale witam również waszych rodziców, opiekunów, wychowawców. Cieszę się, że tym regatom będzie towarzyszyła taka wspaniała pogoda. Co prawda, jeśli chodzi o żeglowanie, to będziecie przy takim niewielkim wiaterku musieli się wykazać sporymi umiejętnościami, żeby skorzystać z tego wiatru. No ale to właśnie może wykazać tutaj siłę załogi i umiejętności. Ja wam życzę dużo dobrej zabawy, wielkiej frajdy. No i w wolnej chwili zapraszam do odwiedzenia naszego pięknego miasta. Mam nadzieję, że pobyt tutaj na tyle wam się spodoba, że będziecie chcieli z przyjemnością tutaj wracać. Stopy wody pod kilem. 15 ekoregaty o Puchar Burmistrza Węgorzewa, Złoty Puchar Mazur. Uważam za otwarte. Pierwszy dzień taki dosyć zmienny, bardzo słaby wiatr, kręcący, momentami gdzieś go brakowało, no ale próbowaliśmy walczyć. Myślę, że
wyniki dosyć pozytywne, szczególnie w grupie A. Nasi zawodnicy na drugim, trzecim, czwartym miejscu, którymi się klasują. Grupa B też już ładnie goni do przodu. No liczymy na to, że dzisiaj wiatr za chwilę się ustabilizuje i będziemy mogli dalej kontynuować nasze regaty i poprawić wyniki. Myślę, że dzieciaki zadowolone z akwenu, bo jest fajnie na Mazurach, prawda? Tak. Pogoda sprzyja, jest gdzie się wyszaleć, także dużo atrakcji. W pierwszym wyścigu poszłam trochę słabiej, ale dwa następne już było o wiele lepsze. Byłam czwarta i czternasta. Nie. Od końca. Nie. Od tabelę będę na czele. Kuba, jak tobie się to było? No, dwa wyścigi poszły mi w miarę, ale drugi niestety wyścig niestety poszedł tak trochę, bo nie po mojej myśli. No ale jesteś czwarty. No jestem czwarty, tak, więc masz dobrą pozycję do walki o pierwszy wyścig. Mam dobrą pozycję. Szymon, co ty powiesz o wczorajszym dniu? No wczoraj był bardzo zmienny wiatr, szczególnie jak się płynęło z jedynki na dwójkę, to zazwyczaj działo się tak, że z bakszytagu się robiła hasówka i te osoby, które były już przy dwójce, się zatrzymywały, a tył nagle dojeżdżał. Myślę, że pogoda nam w miarę dopisała, chociaż pierwsze dwa dni nie były takie wiatrowe. Natomiast dzisiaj nam niespodziankę zrobiła na zakończenie, na szczęście, po tym, co mieliśmy przed godziną. Chciałbym tutaj teraz przekazać mikrofon dla sędziego, który rozpocznie wyczytywanie zwycięzców poszczególnych kategorii na naszych regatach. Dziękuję.
Klasyfikacja ogólna grupy A. Pierwsza, Paulina Rakowska, Opti, Gdynia. Przepraszam, trzecie miejsce, dobrze. Czytam zwykle z wyników, a tutaj organizatorzy byli tak uprzejmi, że zrobili mi ściągę. Miejsce drugie, Kotarba Jakub, Zatoka Puck. I miejsce pierwsze, Zofia Korsak, Wójta Warszawa, MKS. A ja poproszę pana burmistrza o uroczyste wręczenie pucharów. Okazuje się, że w klasyfikacji dziewcząt, które zdominowały tą grupę, pozostają te same zawodniczki, czyli Nowska i Zofia Korsak. Korsak i Zofia. Zaczęłam, Tarnowska Zuzanna zaczęła tak. Fotoreporterzy mają minutę. Dziękujemy. A teraz prosimy o uwagę zawodników grupy B. Miejsce piąte. Gustaw Miciński, KP Gdynia. Czwarty, Iwo Zacharias, IKP Stal Gdynia. Trzeci, Kamil Manowiecki, IKP Gdynia. Drugie miejsce, Fabian Chodak, UKZ, siódemka. I miejsce pierwsze, Mikołaj Merkel. A teraz poprosimy pana burmistrza o wręczenie nagród i pucharów. Od nagród. Prosimy o zdjęcia. No dziękujemy, bo ręce rozbolą. Klasyfikacja dziewcząt w tej grupie. Miejsce trzecie. Pola Dzik i KP Gdynia. Miejsce drugie. Klara Sobczak, MKS Dwójka Warszawa. Miejsce pierwsze, Emilia Roszkowska, Spójnia Warszawa. I pan burmistrz wręczy puchary. To.
Minuta na zdjęcia. I ostatnia klasyfikacja, konkurencja, klasyfikacja zawodników, zawodniczek do lat 9 łącznie. Tutaj miejsce pierwsze, Kocięba, Fabian, CWM Optik Gdynia. Przepraszam, trzecie miejsce. Czytam, całe życie czytam odwrotnie i dlatego... Ej, siostra, chcę zobaczyć, siostra. Miejsce drugie. Kucharska Zofia. CWM Optik Gdynia. I miejsce pierwsze. I miejsce pierwsze. Patryk Hełkowski. Dziecko. Paza dziecko. Minuta dla fotoreporterów, tradycyjna. No i teraz tradycyjnie zaczynamy nagrody już spoza rankingowych spraw i poprosimy teraz najmłodszego uczestnika, którym jest Strupiński Mikołaj Giżycko. No i teraz parę zdjęć. No to teraz poprosimy panią prezes, proszę z powrotem tutaj odebrać nagrody. A Mikuś zostaje. Tak. To jeszcze to położysz. Dobrze. A teraz mamy najprzyjemniejszą chyba część, ponieważ każdy ma szansę. Jest parę nagród do wylosowania. Są to nagrody, myślę, że dość atrakcyjne. I zaczynamy. Wyjmujemy po kolei pierwszą nagrodę. Pierwsza nagroda. Rękawiczki. Oj, może być problem z czytaniem. Łobaczewski Hubert. No, losujemy drugą nagrodę. Co to będzie? Drugą nagrodą jest pokrowiec. Zaraz zobaczymy jaki. No, wygląda, że to chyba jest pokrowiec na... Na maszt. Na telefon, tak. Sprawdzimy. Momencik. Schmidt Julia. Ale to jest Gdańsk.
Polska, niestety. I na szczęście. Dobrze. No było zdziwienie, bo są, to są na, tutaj aktualnie dwie. Dobrze, kolejną nagrodą. Kolejna nagroda to spodenki balastowe. I? Baza mrągowo. Pasiuk Jan. Kolejna nagroda, to już nie muszę otwierać, to jest pokrowiec na ster i miecz. Magic Marine. Zobaczymy, do kogo to trafi. Losuj. Mieszaj. I tym szczęśliwym będzie Niegocin Giżycko. Fabisia Joanna. Teraz losujemy kolejną nagrodę, którą będzie... Oj, będzie ciekawa nagroda. Jest to pulsomet, który przydaje się do trenowania i sprawdzenia swojej wydolności. Polar. Do sprawdzenia. I tym szczęśliwym, co odbierze, będzie... No, z bazy mrągowo. Musi być obecny. Podziękuj koledze najpierw, że cię wylosował. I proszę. Następna nagroda. Pianka. Do pływania. Z krótkim rękawem, ale długie rękawki. No, do kogo? Stolica. Fryzjak Sylwia. Proszę bardzo. Kolejna nagroda to kapok. Magic Marine. Mieszaj, bo już... O, to będzie daleko. PTTK. Bałuszek Borys. No, kolejną nagrodą, również atrakcyjną i ciekawą, to jest kamera do monitorowania treningów. Myślę, że to będzie atrakcyjna nagroda, no to trzeba długo mieszać. Jeszcze raz głośno. No, musisz teraz dobrze trenować przy tym. Chciałem wam podziękować, pogratulować wszystkim nagrodzonym i przede wszystkim zwycięzcom. Były to dość trudne regaty i zachowaliście się super sportowo. Także dziękuję zawodnikom. Chciałem podziękować. Proszę o ciszę, przepraszam. Chciałem podziękować organizatorom, którzy w skromnym składzie zorganizowali te regaty. Naprawdę też trzeba sporo wysiłku. Liczę, że...
liczę, że te regaty będą organizowane nadal, chociaż nie jest to łatwa historia. Dziękuję bardzo. Dobrze, a teraz poproszę o oficjalne zakończenie regat pana burmistrza Węgorzewa, pana burmistrza.